Dzień dobry, witam serdecznie w nowym tygodniu. W nowym miesiącu. Poniedziałek, drugi dzień maja dzisiaj mamy, także rozpoczynamy majowy handel, majowy przegląd. I od głównej pary walutowej sobie zaczniemy, czyli euro, USD. I tak sobie spoglądam na perspektywę, jeżeli chodzi o interwał czasowy. Tutaj tak naprawdę mamy dosyć ciekawy też poziom testowany. Wcześniej 127,2, jeżeli chodzi o strefę oporu zaksięgowane, to co wyznaczałem wam na zamknięcie ubiegłego miesiąca. Spoglądaliśmy sobie na lokalne bardziej schematy i taki też układ się pojawił i został wypełniony na tym zewnętrznym mierzeniu 127,2. Natomiast obecnie dokonamy sobie jeszcze pomiaru tej fali wzrostowej z uwagi na tutaj retest na obszarze 1,0515. To będzie mierzenie fali wzrostowej tutaj z tego pułapu 1,0470. Rozciągamy sobie siatkę. I zobaczcie, że tutaj odnosimy się do współczynnika 61,8 FIBO, a więc to pierwsze zrzucenie jeszcze z ubiegłego tygodnia. Na zamknięciu ubiegłego tygodnia na sesji piątkowej zaksięgowany współczynnik 61,8 dosyć precyzyjnie, także była tutaj możliwość spróbowania czy próby zagrania ewentualnie pozycji długiej. Ta pozycja zrealizowała nam się tutaj, jeszcze dokładnie patrzę, na dosyć fajną przestrzeń, bo to było około 60 pipsów, można było z tego gdzieś wyciągnąć. Natomiast obecnie wygląda to całkiem ciekawie pod ewentualne zagranie na retest, gdzie ten retest już się pojawił, natomiast jest to być może okazja, żeby drugi raz spróbować tej pozycji długiej właśnie na głównej parze walutowej, czyli euro USD 1,0515. Zobaczymy, jak będą się kolejne tutaj 30 minutówki zamykać. Idziemy dalej. Tak samo jak na Edku, jak pamiętacie sprzed chwili, to mierzenie już usunąłem, natomiast ten wierzchołek na 127,2 zareagował. Tak i tutaj na kablu też mieliśmy przygotowany scenariusz właśnie z zewnętrznymi mierzeniami. I 127,2 FIBO na poziomie cenowym 1,2615 bardzo precyzyjnie na kablu zostało rozegrane. I tutaj również zobaczymy sobie pomiar tej ostatniej fali wzrostowej, tak w podobnym schemacie, bo widzimy, że ta korekta, największa korekta spadkowa została wybita. Tutaj obecnie mamy, z tego co patrząc na oko, większą korektę już niż ta, która miała miejsce na sesji piątkowej. Dla potwierdzenia sprawdzimy. Tak, no widzimy, że już świece zaczynają się zamykać poza poziomem FS100, także raczej ten poziom zostanie, czy został już tak naprawdę zanegowany, a dokonując pomiaru całego swingu wzrostowego możemy się odnieść tutaj do współczynnika 38,2 jako pierwszego poziomu popytowego w tym przypadku. Oznaczymy sobie go strefą odcieniem zielonego. I 38,2 FIBO z tego swingu wzrostowego, dokładny pomiar. Wcześniej to było zakończenie korekty spadkowej i poziom cenowy 1,2535, strefa wsparcia, jaka nas interesuje teraz na kablu. Idziemy dalej, USDJPY. Tutaj jakby współczynnik 382, nie było tutaj żadnej precyzji. Jeżeli mielibyśmy się odnieść do potencjalnego wsparcia, to zdecydowanie rynek nie zareagował na ten poziom, nie było żadnych podstaw, żeby potencjalnie próbować zagrywać pozycje długie, chociaż ten zwrot się pojawił, natomiast nie był zbyt techniczny, jeżeli chodzi o ten scenariusz, jaki mieliśmy przygotowany. Co dalej? Myślę, że możemy się spokojnie odnieść do współczynnika, do małego Fi, czyli do 61,8 na parze walutowej USDJPY. Właśnie pomiar dokonujemy sobie tutaj tego swingu spadkowego, który na sesji czwartkowej wystartował. To jest czwartkowa sesja amerykańska, 131,25 mniej więcej. I widoczny dołek z sesji piątkowej, godziny późno popołudniowe, w zasadzie już wieczorne, bo to jest okolice 19:20 czasu polskiego, i odreagowanie z tego pułapu jest coraz bliżej już tutaj tego współczynnika 61,8, tak jak wspomniałem, czyli małe Fi z tej fali spadkowej. Precyzyjnie, będąc tutaj precyzyjnym dokładnie co do ceny, to jest 130,50, 130,51. Te okolice, no łatwiej zapamiętać, 130,50 jako tutaj obecna strefa oporu na tym rynku. Idziemy sobie dalej, zobaczymy złoto.
może większy interwał czasowy, bo widzimy, że to jakaś strefa była rozgrywana na złocie. Chociaż tak naprawdę zostawiłem tutaj 50, która na złocie była rozegrana i odreagowanie się pojawiło. Natomiast to, co pamiętacie, co mówiłem w tamtym tygodniu, jeśli chodzi o złoto, to, że ten zwrot w okolicy 2000 dolarów, w zasadzie fakt, że nie przebiliśmy tych 2000, moim zdaniem był dosyć symboliczny i wskazał nam, że na złocie w takim średnim terminie raczej kierunek prospadkowy. Oczywiście dużo może się wydarzyć gdzieś tam, jeśli chodzi o rozstrzygnięcia polityczne czy makroekonomiczne, jakby to może powodować swój trend, generować swoje ruchy, natomiast patrząc na obecny układ, raczej prospadkowo na złocie i też taki scenariusz być może się realizuje, bo ta 50 była do rozegrania, można było fajnie tutaj około 20, około 40 nawet, czy nawet więcej trochę dolarów zaksięgować z takiej pozycji długiej, więc całkiem fajny wynik. Natomiast teraz co widzimy na przykład na tych 4 godzinówkach, czy otwarcie też nowego tygodnia, jest kontynuacja spadków z piątku na tą chwilę na sesji azjatyckiej i zobaczymy, czy będzie retest 50, czy będzie druga okazja do rozegrania 50, chociaż mocno powściągliwie bym teraz podchodził do tej strefy z uwagi właśnie na tą presję prospadkową, uważam, na złocie.